Widmo bursztynu bałtyckiego może być względnie łatwo odróżnione od widm innych próbek dzięki obecności charakterystycznego pasma diagnostycznego określanego jako ramię bałtyckie. Dlaczego bursztyn bałtycki jest uważany za najwspanialszą żywicę kopalną? Otóż w bursztynie bałtyckim już Agricola stwierdził obecność kwasu bursztynowego. I ten kwas bursztynowy, którego jest od 3 do 8% w bursztynie bałtyckim, właśnie czyni ten bursztyn najlepszym kamieniem jubilerskim. Nie tak szybko wietrzeje, on nie kruszy się pod dłutem mistrza, a poza tym jeszcze przypuszcza się, że właśnie ta obecność kwasu bursztynowego sprawia, że bursztyn ma jakieś cechy pozwalające na stosowanie go w lecznictwie. Jednym z głównych zadań Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników jest promocja międzynarodowa bursztynu bałtyckiego, ponieważ na rynku pojawia się bardzo wiele falsyfikatów, są podróbki i bursztynu, i żywice, które imitują różne rodzaje bursztynu. Staramy się promować i rekomendować firmy, które podejmą zobowiązanie do handlu wyłącznie bursztynem bałtyckim. I stowarzyszenie od 9 lat wydaje tego typu certyfikaty tym firmom, których właściciele są członkami naszego stowarzyszenia i zobowiążą się, że wyłącznie bursztyn bałtycki będzie pojawiał się w ich wyrobach. Bardzo cieszymy się, że zwykle około 40 firm co roku korzysta z naszego certyfikatu. The Gdańsk School of Amber is famous for its handicraft. But high-tech has also become part of the manufacturing process. The Pomeranian amber industry stands for over 1,000 studios and companies which employ more than 10,000 people. The annual value of its jewelry exports to markets all over the world is over $300 million. Gdańsk nie tylko dlatego, że leży blisko złóż bursztynu, stał się ponownie światowym centrum handlu bursztynem, ale także dlatego, że ma tę tradycję, dobrą tradycję za sobą, że jest znany w świecie jako miejsce, w którym powstawały dzieła najpiękniejsze.